Panie Cezary, przejrzałam bibliografię do Pana najnowszej książki i ku mojemu zdziwieniu znalazłam tylko jedną książkę poza Pana. Oczywiście książkę poświęconą w całości Januszowi Walusiowi. I zastanawiam się, wydawało mi się, że to jest bardzo interesujące dla dziennikarzy, dla reporterów sprawa, zabójstwo polityczne jednego z najważniejszych południowoafrykańskich, ale nie tylko polityków na początku lat 90. No i Polak, który go zamordował. Dlaczego tak mało tych publikacji powstało? Bo rzecz się dzieje pomiędzy dwoma światami, Afryką i południową i Polską. Te dwa światy dzieli 10 tysięcy kilometrów, bariera kulturowa, rasowa, polityczna i wydaje mi się, że to jest ta trudność. Ja też nie miałem pojęcia, w co się pakuje, kiedy się za to brałem, bo to też trzeba poznać historię obu krajów. Mnie było łatwiej, bo trochę historię Polski znałem, ale musiałem przeczytać sporo o tej historii południowej Afryki, o Krysie Hanim, o partii komunistycznej, o tym, co się działo w latach 60., 70., 80., kiedy te partie, które broniły praw człowieka, były zdelegalizowane. No, a największa trudność to chyba była, że tej książki nie udałoby się zrobić bez udziału samego Janusza Walusia i ludzi, którzy go znają. A do tej pory on niechętnie się spotyka z dziennikarzami. Ja spotkałem dwóch. Jeden z nich chciał i uważam, że to byłaby wspaniała praca, Wojtek Jagielski. On miał taki pomysł kilka lat temu. Wojtek, który kilkanaście czy kilkadziesiąt razy był w południowej Afryce, opisywał tą sprawę w Gazecie Wyborczej na bieżąco, który napisał dwie książki na pewno o południowej Afryce. Na pewno, bo nie znam wszystkich jego książek. Napisał setki artykułów o południowej Afryce i kiedy on jakby wyraził taką chęć, to wtedy brat Janusza Walusia powiedział, że jeszcze nie teraz, że to nie jest ten czas, a później on do tego nie wracał. Spotkałem takiego hiszpańskiego dziennikarza, który odwiedzał systematycznie Janusza Walusia w więzieniu, zaprzyjaźnił się z nim, ale mówił, że myślał o książce, ale nie wie, dlaczego tego nie zrobił. Może też nie był wtedy jeszcze czas. Mnie jakby zaintrygowało to, że Waluś stał się bohaterem naszej codzienności, naszych ulic, gdzie jego portrety są. Za kilka dni będzie portret Janusza, na pewno 11 listopada niesiony podczas manifestacji, która rozpocznie się kilkadziesiąt metrów stąd. Jego portrety są na stadionach piłkarskich. Ludzie piszą listy w jego obronie. Ja chciałem się dowiedzieć, kto to jest? Kto jest bohaterem naszych ulic? Ale jak to się stało w ogóle, że on się stał bohaterem naszych ulic i bohaterem w ogóle skrajnej prawicy? I nazywany jest ostatnim żołnierzem wyklętym. No to wie pani, to już kwestia interpretacji tego. To dla niektórych Eligiusz Niewiadomski, który zastrzelił prezydenta Narutowicza, był bohaterem, a dla niektórych Janusz Waluś. On jest postrzegany po pierwsze takiego człowiek, który zatrzymał zło antychrysta, jako człowiek, który zatrzymał komunizm w południowej Afryce i pokazał siłę białego człowieka. Ci nacjonaliści, populiści, rasiści, którzy wciągają go na sztandary, no mają całą epopeję na temat jego losu. Więc ja chciałem zobaczyć, jak wygląda ta legendarna postać. No i się z nim spotkałem. No i ten jego wizerunek kreowany tutaj jest zupełnie różny od tego człowieka, którego się spotyka w więzieniu. I to jest zaskoczenie.
No właśnie, dla mnie było zaskoczenie, przepraszam, zaskoczeniem ogromnym było jedno z pierwszych zdań, które przeczytałam, które jest w tej książce, że Waluś jest sympatycznym i otwartym człowiekiem, a rozmowa z nim to przyjemność. I się zastanawiałam, że czy mordercę można polubić. Mówię, pani córka zabitego Chrisa Haniego, Lindy V, go polubiła. To jest jeszcze bardziej szokujące. Ja jechałem rozmawiać z mordercą, z człowiekiem, który dokonał strasznego czynu, odrażającego, nieakceptowalnego. I nie wiedziałem, że wpadnę w taką pułapkę, bo odkryłem też w nim człowieka. I wie pani, i to jest taka dwoistość natury, którą ja odkryłem w nim, że to nie zawsze ten, który przychodzi odbierać życie, musi mieć szkaradny charakter, musi być niesympatyczny, musi być odrażający. Nie, to może być sympatyczny człowiek wierzący w swoje ideały. A te ideały są takie, że no, usprawiedliwiają odebranie komuś życia. No, to jest, no ale co autor może zrobić, szczególnie autor non-fiction? Gdybym był, wie pani, gdybym sobie tą całą historię wymyślił, wydawałoby mi się, że to jest dość kiczowate, żeby z zabójcy robić sympatycznego człowieka, że czytelnik tego nie kupi. A jak już bym wymyślił taką frazę czy zdarzenie, że córka zastrzelonego bohatera idzie do więzienia, spotkać się z człowiekiem, którego nienawidzi i zaczyna darzyć go jakąś sympatią, to czytelnicy i krytycy po prostu by suchej nitki na mnie nie zostawili. To tak jak z amerykańskiego filmu. Klasy B albo C. No tak, tylko że zawsze to jest tak, że ta rzeczywistość przerasta wszelkie wyobrażenia. I dla mnie też to było. To przerosło wszelkie wyobrażenia o tej sprawie, o tym człowieku, o tym. No jakby rozumiem to. Pojechałem zrozumieć go, dlaczego tak się stało, i mam wrażenie, że to w miarę dokładnie opisałem. A czy polubił pan tego bohatera? Czy potrafił pan się zdystansować i oddzielić tą sympatię od obiektywnej oceny tego, co on zrobił? No, mam wrażenie, że tak, że przedstawiłem ten cały sposób jego. Ta książka się składa z dwóch części. Pierwsza część to jest, nie jest dwóch części, ona jest kilka części, ale ona się składa jakby z kilku wątków. Jeden wątek to jest opisanie własnymi słowami życia i twórczości głównego bohatera. Więc ta jego światowa kariera zaczyna się 10 kwietnia 1993 roku i w miarę ona jest znana, ale wszystko to, co było przed i po, jest nieznane. I ja chciałem od niego usłyszeć całą jego historię. A po drugie mówię, i tu jestem, raz jestem tym człowiekiem, który wysłuchuje bohatera, a drugim jestem reporterem, który mówi, sprawdzam twoją historię i patrzę, jak inni na niego patrzyli, skąd on jest. To zwykle jest tak, że ta historia bohatera zawsze jest spójna. To było to niebezpieczeństwo, jakby pokazania tylko jednej strony, ale dzięki spotkaniu z Lindy V pokazałem też, że jest druga strona, że te plany, kalkulacje polityczne, myślenie polityczne, ono jest wtórne wobec cierpień zwykłego człowieka. To jest mało wobec małej dziewczynki, która nosi przez, nie wiem, 20 prawie 5 lat taką zadrę, której nie może się pozbyć. Stacza się na dno, podnosi się, wstaje i mówi, że następne życie lepsze zacznie, kiedy spotka się z zabójcą swojego ojca i musi do tego doprowadzić. I doprowadza do tego. A proszę powiedzieć jeszcze w ogóle, jak się panowie spotkali, to znaczy jak doszło do tego spotkania, jak pan nawiązał z nim kontakt? I czy on się w ogóle chętnie zgodził na rozmowę i na książkę?
Wie pani, nie pytałem się Janusza, dlaczego się zgodził i uważałem, że to jest duża wartość, że on się w ogóle zgadza. Ja mogę sobie tylko wyobrazić i podziękować wszystkich tym, którzy... On mnie nie znał, którzy pracowali nad tym, żeby on się ze mną spotkał albo wyrażali swoją opinię. I wiem, że dość ważna była opinia jego córki. To ją próbowałem przekonać, że taka książka, że ja chcę napisać książkę o nim, o tej sprawie, przedstawić go, jakim jest, a nie jaki jest tutaj kreowany. To było niedługo po tym, jak dostałem nagrodę Nike, więc być może łatwiej było mi niż zupełnie autorowi z zewnątrz nieznanemu. To nie jest tak, że on miał świadomość, że ja mu w jakiś sposób, nie wiem, pomogę, będę jego rzecznikiem, bo od razu mu powiedziałem, że mi chodzi o zbadanie tej sprawy, przedstawienie jego punktu widzenia, ale też punktu widzenia ofiar, czyli Lindy V, matki, żony Chrisa Haniego. Ona się nigdy nie godzi na spotkania, więc ze mną też się nie spotkała. I on miał jakby świadomość, że to nie będzie hagiograficzna opowieść o nim, ale będzie rzetelna opowieść ze wszystkich stron. On mi bardzo pomagał, jakby kierował do ludzi, których kiedyś znał, albo ja sam ich odnajdywałem, on nie pamiętał wszystkich nazwisk. I dla niego pewnie to jest tak samo ciekawa książka, jak dla czytelnika, bo on jej nie zna. To nie jest tak. On zna tylko tą część, którą jest głównym bohaterem i mi opowiada. To jest w pierwszej osobie napisane i on opowiada mi tą swoją historię i ona jest autoryzowana do każdego ostatniego słowa. Jemu bardzo zależało na precyzji. Jemu zależało na przedstawieniu, rzetelnym przedstawieniu faktów, bo uważał, że te fakty nie są przedstawiane w Polsce na tyle rzetelnie i stawiają go w złym świetle. Tam często się pojawia taki błąd, o który Janusz ma straszne pretensje, że on zabił Chrisa Haniego, jak on wiózł swoją córkę na tylnym siedzeniu samochodu. Janusz uważa, że to jest nadużycie, że i to prawda, że no tak, tak nie było. To było trochę inaczej. Hani był sam, on go zastrzelił. Córka chwilę po tym, jak usłyszała strzały, wysłała z domu, zobaczyła ojca we krwi i w histerii biegła, krzycząc taką małą uliczką. W tym Down Park sąsiedzi się zbiegli i tak wyglądał ten opis sytuacji. Jemu bardzo zależało na tym, żeby nie pojawiła się informacja, że było inaczej. Tak jak to, bo tak też prasa na początku przedstawiała, co uważał, że za krzywdzące dla niego. A czy on będzie miał szansę przeczytać pana książkę? No, w Grypsie trudno ją przemycić do więzienia, ale próbuję ją dostarczyć przez znajomych. On jest naprawdę dość ściśle strzeżony. No właśnie, jak wyglądają warunki w tym więzieniu? W jakich warunkach on przebywa? W celi nie byłem, bo nie było takiej możliwości. Mogę pani powiedzieć, że wygląda to niezbyt dobrze i komfortowo. Te polskie więzienia w porównaniu z afrykańskimi to jednak są internaty dla gimbazy, a tam jest to... Po pierwsze tak, żeby wejść tam, trzeba przejść dwie kontrole, takie osobiste za kotarą, gdzie każdy szczegół, każde załamanie stroju jest sprawdzane, czy nie ma tam czegoś niebezpiecznego. Nie można wnosić, to tak jak u nas, telefonów komórkowych, ale książek też, notatek, jedynie kartkę niewielką, długopis, urządzeń, nie wiem, nagrywających. No,
są straszne obostrzenia. Nawet nie można wnosić ubrań, ciuchów. To trzeba podać osobną drogą. I to bardzo kontrolują, żeby nic takiego się nie zdarzyło. Ja tam wchodziłem jako prywatna osoba. W zasadzie jako kuzyn Walusia. Bo istniała obawa, że jeśli oficjalną drogą wystąpię o takie spotkanie, to będzie to utrudniane. Władzom RPA nie zależy, żeby Waluś spotykał się z dziennikarzami. Władze więzienne nie wyraziły zgody na spotkanie, nie wpuściły telewizji południowoafrykańskiej. Wiem, że Edward Miszczak się starał też o spotkanie, ale wtedy Waluś się nie zgodził na to. I wydaje mi się, że no, to był ten moment taki kluczowy. Ale ważniejsza była jego zgoda, bo ja mogłem tam wchodzić raz na tydzień na godzinę, więc ten mój wyjazd był tak skumulowany, żeby spotkania są w sobotę i w niedzielę, więc przylatywałem chyba w czwartek, żeby... W czwartek wylatywałem, w piątek przyleciałem, żeby w sobotę się z nim spotkać i wylatywałem w poniedziałek po spotkaniu z nim. A oprócz tego kontaktowaliśmy się, szybko tą drogę znaleźliśmy. On ma telefon na tym swoim oddziale i w miarę tanie rozmowy są telefoniczne. On dzwonił do hotelu i całymi dniami rozmawialiśmy z sobą. Więc wie pani, jak się jest 3 tygodnie i codziennie ma się kontakt z kimś, to ten ktoś powoli staje się już nie tylko mordercą, ale facetem, który przeczytał tą samą książkę, obejrzał ten sam film, znał tych, interesował się tą samą muzyką i rodzi się coś, co jest, co człowieka przeraża, albo reportera, że nie widzisz już w tym swoim bohaterze tylko mordercy, ale też widzisz człowieka. No i to jest... Ja w nim dostrzegłem człowieka. I podobnie jak Lindy V, kiedy wychodziłem już po ostatnim spotkaniu, no to wie pani, jak sobie pomyślałem, zamknąłem oczy i pomyślałem, że miałbym spędzić 27 lat tutaj. Co prawda okoliczności przyrody są piękne, bo tam naprzeciwko tego sektora, w którym siedzi Waluś, jest palma, jest basen, są korty. Pytałem się go, czy to on z tego korzysta. Nie, to jednak tylko strażnicy. To wygląda, wie pani, jak wydzielona część miasta, to więzienie. Ja takiego ogromnego więzienia jeszcze nie widziałem. Tam są poszczególne sekcje młodzieżowe, damskie, męskie, groźnych przestępców, mniej groźnych, ale wygląda to jak wielkie, ogrodzone osiedle mieszkaniowe. Mówi pan, że stał się w pewnym sensie Janusz Waluś panu bliski. Czy w takim razie pan zrozumiał jego rację? Zrozumiał? Tak, czy pan zrozumiał? Czy zrozumiał, dlaczego on to zrobił? Do końca czy zaakceptował? Nie, no, nigdy nie tego nie, nie za. Ja nie zaakceptowałem nigdy tego, co zrobił. Nie ma to tego dla tego czynu wytłumaczenia, ale. Ale może pan, znaczy, czuje pan, że można go usprawiedliwić? Nie, no, zabicia człowieka nie można usprawiedliwić i według mnie błąd założycielski Janusza Walusia polegał na tym, że wierzył w to, że sprawy polityczne można załatwić zabójstwem człowieka. No, według mnie to nie... Jakby politycznych celów on tym nie osiągnął, wręcz przeciwnie. On unieśmiertelnił Chrisa Haniego, którego pomniki stoją dzisiaj w południowej Afryce. Są ulice jego nazywane. Ten dystrykt, w którym on się urodził, się nazywa dystryktem Haniego. No, jeśli on chciał wymazać tą postać z historii, no to się to nie udało. A jeśli chciał zatrzymać proces liberalizacji południowej Afryki, to też się to nie udało, bo po śmierci Haniego kraj stanął na skraju wojny domowej, ale
władza, czyli te białe władze RPA, poszły szybko i na bardzo dalekie ustępstwa wobec tej czarnej większości. Rok później odbyły się wybory wolne, w których wszyscy mieszkańcy mogli brać udział i z kretesem biała mniejszość je przegrała. Kongres Narodowy, Afrykański Kongres Narodowy przejął władzę, dzierży ją do dzisiaj. Waluś siedzi w więzieniu i w sposób dość naciągający prawo nie jest z niego zwalniany. Jego postawa może budzić zastanowienie, ale chyba nie można jej usprawiedliwiać. Tak, jeśli pani pyta, czy w jakiś sposób on mi to tłumaczył, to ja ten jego sposób myślenia przedstawiłem. To było tak, śmierć Haniego miała spowodować zamieszki, wyjście czarnych get na ulicę, kiedy płonęły sklepy, samochody i ulice, a ludzie budowali na nich barykady, to miało wkroczyć wojsko, zaprowadzić porządek, cofnąć wszystkie zmiany, które liberalizowały apartheid i wrócić miało wszystko w najlepszym porządku. Demokracja miała tam obowiązywać białego człowieka, czyli w kraju, w którym żyło 40 milionów ludzi, prawa wyborcze miały tylko 4-5 milionów ludzi. I oni wybierali władzę. Czarny nie mógł zostać nawet kierownikiem w zakładzie pracy, brygadzistą. Mógł tylko wykonywać proste czynności porządkowe, usługowe i służyć białemu człowiekowi. Tak ta południowa Afryka miała wyglądać. Nie udało się Walusiowi zatrzymać tych zmian. Jak on się z tym czuje? To znaczy, jest rozczarowany, czy że jego misja się nie powiodła? Pani, każdy szuka sensu działania w swoim działaniu i on jest przekonany, że Afryka Południowa dzięki temu, że nie ma tam Chrisa Haniego, jest lepsza i bardziej bezpieczna dla białego człowieka, że gdyby Hani żył, los białej mniejszości byłby bardziej okrutny. Ale tego nigdy się nie da sprawdzić. Jak się czyta przemówienia sądowe Niewiadomskiego, to on też dopatrywał się sensu w śmierci Narutowicza. Dzisiaj, po prawie 100 latach, trochę inaczej patrzymy na to, co się wtedy stało. To Narutowicz jest bohaterem, to on się zapisał w historii, a Niewiadomski ma jakąś grupę wyznawców, ale ona jest nieliczna i chyba nic na tym zbudować nie można. A czy Waluś żałuje? To znaczy wyraził wobec, przy panu na przykład Skruchę, mówił, że gdyby cofnął czas? To znaczy on nie żałuje czynu politycznego, ale wie pani, to też byłoby kłamstwo, gdyby powiedzieć, że on się nie zmienił. Bo on powiedział coś takiego, co było bardzo ważne dla... I on to powiedział Lindiwi, nie mnie, że... I to było ważniejsze, że jej powiedział, a nie mnie, że on działał tak, że on nie widział... On miał cel polityczny, cel strategiczny, który wykonał i trwał w tym, on na procesie nie powiedział ani słowa. Później przed Komisją Prawdy i Pojednania zeznawał, ale wiedział to, że jak będzie zeznawał i uczciwie powie, i myślę, że to było uczciwe zeznania jego, to odzyska wolność. Nie odzyskał wolności. I też nie przeprosił. Powiedział wtedy, że przeprasza Lindiwi za to, że odebrał jej ojca, a Limpo Hani przeprasza za to, że odebrał jej męża. Ale to też ta przemiana nastąpiła. To nie było tak od razu. On mówił, że on pierwszy raz dostrzegł, że Hani nie był tylko komunistą i rewolucjonistą w momencie, kiedy zmarł jego ojciec. Wtedy zrozumiał, że Hani też był ojcem i mężem. I to było takie, wie pani,
to zaczyna być ludzkie, kiedy on pokazuje swoją słabość, a nie kiedy pokazuje swoją hardość i nieustępliwość. I wtedy on budzi litość. A kiedy mówi o tych, no, o tym całej historii białego człowieka i walce o to, żeby biały człowiek ocalił Afrykę, to jest, to budzi bardziej złość w tych, którzy nie podzielają jego poglądów. Mówiliśmy na początku rozmowy o tym, że Walu stał się bohaterem pewnych środowisk, no, skrajnej prawicy. Czy jak on się z tym czuje? To znaczy, czy on się identyfikuje z tymi środowiskami? Czy on się czuje rzeczywiście bohaterem? Ale nie, on się nie czuje, bo ja go pytam, on mówi, że to nadmiarę, jak czyta o sobie, że jest ostatnim żołnierzem wyklętym, to on mówi, tamci byli bohaterami, ja nie jestem kimś takim, ja wykonałem tylko zadanie. No jest to taka opowieść, a z drugiej strony ja mam wrażenie, że on nie zna sytuacji w Polsce. Ci, którzy mu przysyłają listy, w których piszą, że jest dla nich bohaterem i wzorem, to dają mu siłę, bo jak pani jest odcięta od wszystkiego i słyszy o sobie, że jest faszystą z jednej strony i człowiekiem, który nie zasługuje na litość, to te listy, które hołubią go, one są ważne. I on o tym mówi, że te listy pozwalają mu przetrwać, trwać. 27 lat w więzieniu prawie, dzień w dzień to samo, ci sami ludzie, te same cele, bez bodźców zewnętrznych, bez, na początku to było w zupełnym odizolowaniu, to naprawdę jest, trzeba mieć niezłe zdrowie, niezłą psychikę i być niezwykle twardym, żeby to wytrzymać. W Republice Południowej Afryki w zasadzie jednym z takich bojowników był Mandela, który prawie 27 lat przesiedział. Janusz Waluś jest drugą taką osobą. Mandela siedział jakby walcząc o prawa czarnej większości i to dawało mu siłę, a Januszowi daje siłę to, że też jest przekonany, że walczył w słusznej sprawie, że był żołnierzem słusznej sprawy. Nie podzielam jego poglądów politycznych, ale warto było je wysłuchać, żeby poznać tego człowieka i poznać jego motywację. Ten obraz, wydaje mi się, że stworzyłem obraz człowieka, taki psychologiczny obraz człowieka, którym Janusz Waluś jest. Nie jakiejś ikony, którą tutaj próbuję się robić, tylko człowieka z krwi i kości, którego spotkałem w roku 2018 i 2019. Pisze pan też na początku tej książki, że to jest opowieść nie tylko o południowej Afryce, ale też o współczesnej Polsce. Czy pisał pan tę książkę też jako swego rodzaju ostrzeżenie czy apel? Wie pani, jak czytam recenzje i czytam, co ludzie z niej wyczytują, no to myślę, że dobrze czytają tą książkę. Ja nie oceniam. Ja chciałem przedstawić tego bohatera takiego, jakim on jest. A to faktycznie, to przede wszystkim jest o współczesnej Polsce historia, o tym, do czego może taka niechęć, nienawiść, uprzedzenia doprowadzić. I dla mnie było to zaskoczenie, jak Lindy V mi mówiła, że gdyby Janusz poznał tatę, to by go polubił. Tak, niesamowite to było, rzeczywiście bardzo mocne. I wie pani, Lindy V jest jedyną osobą, która znała i Walusia, i Krisa Haniego. I jak ona to mi mówiła, to mi dreszcz po plecach chodził, ale to też pokazuje, że przecież Janusz nie znał Haniego. To było jego wyobrażenie. Mit stworzony przez prawicową prasę. I wie pani, mam wrażenie, mimo całe, on się nie odcina od tego, co zrobił, ale mam wrażenie, że on został wykorzystany przez
Derby Lewisa, człowieka, który wydawało mu się prowadzi wielką politykę, który chciał rozgrywać sprawy południowej Afryki. Zrealizował plan polityczny Derby Lewisa, poniósł za to straszliwą karę, wylądował w więzieniu i stracił 27 lat życia. Nie zna swojej córki, bo ostatni raz widział ją w 1992 roku. Nigdy nie widział swojej wnuczki. Jeśli czegoś mógłbym mu życzyć, to tego, żeby nawiązał bliskie relacje z rodziną. Żeby mu się to udało. I to jest chyba dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję.